Dzień dobry, Kasia Figura z Figura Media. Witam w kolejnym odcinku programu Kto to kupi? Rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży. Dziś moim gościem jest Kasia Niemiec, mama na pełnym etacie i kobieta przedsiębiorcza. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Tak, jeszcze oczywiście na wstępie muszę powiedzieć, że Kasia jest właścicielką dwóch apartamentów Roztocze w Zwierzyńcu, a od niedawna buduje zupełnie nową markę Smak Prezentu. O tak. Kasiu, opowiadaj teraz już na luzie, mamy wstęp za sobą, opowiadaj, jak to się zaczęło, że zaczęłaś prowadzić działalność, czy pracowałaś w ogóle kiedyś na etacie, jeśli pracowałaś, to dlaczego zrezygnowałaś, a jeśli nie pracowałaś, to dlaczego zdecydowałaś się od razu na działalność? Tak, pracowałam na etacie, jak pewnie większość z nas, wiem czym jest taka praca, tylko z chwilą, kiedy pojawiły się dzieci, chciałam zmienić trochę swój system pracy, bo moja ostatnia praca była pracą zmianową w większej korporacji. Tam dochodziły jeszcze pracujące weekendy, soboty, niedziele, a ja tutaj chciałam jednak więcej tego czasu spędzać, no jako mama z dziećmi. Dlatego też myśleliśmy z mężem, jak pogodzić to moje macierzyństwo, obowiązki, właśnie jeszcze z jakąś pracą. Dlatego stwierdziliśmy, że pomyśleliśmy o jakiejś inwestycji. I tutaj nasunął nam się pomysł zakupu apartamentu i wynajmowania go. Zainspirowaliśmy się właśnie takim pomysłem po pobycie na wakacjach w Chorwacji, gdzie korzystaliśmy właśnie z takich apartamentów i pomyśleliśmy, że fajnie byłoby coś tutaj takiego zrobić, stworzyć, zwłaszcza, że nie było aż tylu takich miejsc. I długo nie trzeba było w sumie czekać. Mąż przeglądając... Na spełnienie marzenia, tak? Tak, mąż przeglądając oferty, natknął się na sprzedaż właśnie tutaj mieszkania w Zwierzyńcu, gdzie nie ukrywam, byłam sceptycznie nastawiona, bo w Zwierzyńcu, no ale jak to, co w tym Zwierzyńcu robić? Po co takie mieszkanie, apartament? Ale jak się okazało, no, strzał w dziesiątkę. Pojawiło się ogłoszenie sprzedaży mieszkania, więc trzeba było szybko zadziałać. No tutaj się wspomogliśmy kredytem. Baliście się? Ja chyba bardziej. Kredytu? Ale oczywiście. No i jasne. W ogóle, czy to wypali wszystko? Tak, tak. Było pełno obaw. Ale weszliśmy w to. Weszliśmy w to nieznane. No i okazało się, że to jest to, że tego potrzeba tutaj właśnie na Roztoczu w Zwierzyńcu. Bo nie ukrywam, że jako pierwsi wyszliśmy z inicjatywą wynajmu apartamentów krótkoterminowo. Dlatego też pomysł się przyjął i wiele czekać nie trzeba było. Na pierwszych klientów, tak? Tak, na pierwszych klientów. No i ruszyło, machina ruszyła, klienci zaczęli przyjeżdżać, wiedzieliśmy, że ma to sens i że to będzie szło. Dlatego też pojawiło się Kolejna myśl. Pojawiło się kolejne ogłoszenie sprzedaży mieszkania właśnie tutaj, w tym samym bloku. No, to jest niesamowite, że w tym samym bloku. Tak. Można to odczytać jako znak. No właśnie, na pewno tak to odczytałaś, dlatego się zdecydowaliście. Tak. Dlatego się zdecydowaliśmy. Też szybka akcja, bo jak nie my, to ktoś inny. Tak. Dlatego też tutaj szybko zadziałaliśmy. Mam kredyt i mamy obecnie dwa apartamenty. Dobrze prosperujące i jak się okazuje, klienci, goście chętnie przyjeżdżają tutaj na Roztocze, poznają te tereny. Najczęściej w jakich, czy to jest przez cały rok macie czynne apartamenty, kiedy masz jakieś takie zagęszczenie, powiedzmy, czy to w sezonie rzeczywiście tym letnim? Tak, na pewno sezon tutaj już się zaczyna tak kwiecień, od kwietnia do września jest taki okres intensywny, aczkolwiek przez cały rok nie ma miesiąca, w którym nie byłoby gości. Super, a gdzie się ogłaszacie? Ogłaszamy się na OLX-ie, tak zaczynaliśmy w sumie na OLX-ie. Teraz głównie Booking ściąga nam najwięcej klientów. Strona internetowa, Facebook. Super. Ale jednak tutaj Booking ma dużą siłę działania. Ogólnoświatowa platforma. No dokładnie. Tak, także klientów też mieliśmy z różnych zakątków świata. No właśnie, a skąd na przykład jakiś tacy klienci z najdalszego zakątka świata? Wiesz co, z najdalszego to chyba z Chin. Naprawdę? Tak, taki rodowity Chińczyk. Tak, z Kanady. Super!
z Włoch, z Paryża, z Niemiec, mhm. Szwecji, Danii. No a przyjechali, rozmawialiście z nimi, w jakim celu oni tutaj przyjechali? Dlaczego akurat ten, dlaczego akurat zwierzyniec? Mhm. Wiesz co, pan z Chin, ciężko było się z nim porozumieć, całe szczęście, że są translatory, tak. Stwierdził, że on chciał odpocząć. Że on znał Kraków, Warszawę, kiedyś tam był i chciał czegoś poszukać dalej. I to był taki jego wybór, taki trochę taki na oślep. Na oślep. I przyjechał tutaj na tydzień, przyjechał pociągiem, pociągiem wyjechał i był bardzo zadowolony, że po prostu przyjechał się zresetować. Tak. A tutaj super. Państwo z Kanady, co przyjechali do nas, robili sobie taki tour po Polsce. Od Szczecina, Warszawa, Bieszczady i szukali takich miejsc, gdzie mogą się zatrzymać. A najczęściej waszymi klientami to kto jest właśnie? Jakbyś miała taki profil klienta wyrysować, to kim on jest? To są różne grupy. Nie można przyporządkować jednej grupy. Może właśnie w okres wakacyjny to są głównie rodziny z dziećmi. No wiadomo, ten sezon wolny od szkoły. To powiedzmy od razu, ile te apartamenty mają metrów, no bo skoro rodzina z dziećmi, to? Tutaj apartament, w którym się znajdujemy, majówka ma 45 metrów. Jest piękny. 45 metrów i nasze apartamenty są tak maksymalnie czteroosobowe, aczkolwiek jeżeli jest rodzina z trójką maluszków, to spokojnie się też zmieszczą. Tutaj, I dwa apartamenty są obok siebie, dzielą je tylko klatki. No to teraz powiedz, po tych 8 latach spłacania tych kredytów i tej działalności, czy uważasz, że to była dobra decyzja, czy nie żałujesz niczego, czy jak to wygląda? No teraz mogę śmiało powiedzieć, że tak, że to było to, że to było potrzebne tutaj w zwierzyńcu. Super. Także na pewno dobra decyzja, cieszę się, że na to się zdecydowaliśmy pomimo wielu takich niepewnych, bo w sumie nie specjalizowaliśmy się w tej dziedzinie. No i byliście młodzi przecież bardzo, bo przecież ty jesteś dużo młodszy ode mnie, no to szczepiorki takie. I wszystkiego się uczyliśmy super. Z internetu. Super, ale Kasia Niemiec to nie tylko apartamenty, Kasia Niemiec to również coś smakowitego, opowiadaj Kasiu. Słodkiego. Słodkiego, ale nie tylko, bo masz też kiełbasiane tam jakieś historie. No to opowiadaj teraz, co to takiego jest ta Twoja nowa działalność, kiedy to się zaczęło i dlaczego to się zaczęło w ogóle? Skąd pomysł? Moją drugą pasją są słodkie prezenty, bukiety jadalne tak zwane. To jest moja taka pasja, która zrodziła się z potrzeby robienia czegoś dla siebie. A że lubię takie różne rzeczy wykonywać, mając trójkę dzieci, także rzeczy manualne są mi dobrze znane. I chciałam właśnie robić coś dla siebie, będąc jednocześnie w domu, dzieląc moje obowiązki domowe, zajmując się dziećmi i jeszcze coś robić. I tutaj wpadł mi pomysł, po wielu inspiracjach w internecie, że mogę robić takie bukiety. I trochę to u mnie kiełkował ten pomysł, czy to w ogóle warto, czy to potrzebne, ale tu z kolei też w Zamościu czegoś takiego nie było, więc warto było z czymś nowym wejść. I trwało to kilka miesięcy, aż się zdecydowałam. Tutaj skorzystałam z wielu szkoleń, podszkoliłam się i zaczęłam działać. I powiedz teraz, co ty oferujesz, jakie to są bukiety, z czego one się składają? Ja dzisiaj dostałam też słodki bukiet. Zawsze jak się z Kasią widzimy, to dostaję coś słodkiego, już jestem coraz szersza przez nią, ale no to wygląda pięknie. Zobaczcie jeszcze, jak to jest dopasowane w ogóle do mojej marynarki, o czym Kasia w ogóle nie wiedziała, że będę tak ubrana. I tak to dopasowała, czyli te kolory to chyba moje kolory. Tak. No, często cię widzę w takich kolorach. Dziękuję, Kasia. No piękny ten bukiet. Chyba go podaruję synowi mojemu, bo ja już od wczoraj jestem na diecie. Ale teraz nie o mnie, tylko o tobie opowiadaj, jakie ty bukiety robisz. Bo ten jest jeden z takich mniejszych bukiecików, tak, prawda? Bo robisz, przygotowujesz duże. Tak, opowiadaj. Robię różnego rodzaju bukiety, czyli właśnie słodkie, słone, czyli z kiełbasek, serów, przeróżnych produktów spożywczych, ale też i z alkoholi, tutaj wina. Super. No to musi być duże, jak to potrafią być duże, takie pokaźne bukiety,
takie efekty. I ciężkie. Wow, i ciężkie, tak. Przede wszystkim ciężkie, jak daję klientowi bukiet, to zawsze mówię nie jak kwiaty, tylko jak dziecko. Jak pod plecki jeszcze. Dobre. Tak, to jest kawał takiego bukietu. A słodkie bukiety na przykład z jakich produktów robisz? Co tam się może znaleźć? Bo tutaj na przykład mamy cukierki wawel i to nie jest reklama. I czekolada jest. Tak. Z przeróżnych słodyczy, praktycznie ze wszystkich, z pralinek, z czekolad, z batonów, wszelkiego rodzaju. Przede wszystkim ważne jest dla mnie to, czego klient oczekuje. No właśnie. Dlatego składając zamówienie, często wypytuję, jakie słodycze dana osoba lubi, czy to biała, ciemna czekolada, czy jakiś konkretny produkt, czy tutaj już mam pole do popisu. Czy jakieś batoniki, tak? Tak, tak. I kolorystyka też jest dla mnie ważna. No i tworzę. No i tworzę i wychodzą z tego właśnie takie bukiety, które mają wywołać przede wszystkim emocje i wzbudzić taki zachwyt. No wow, no właśnie, ja to zawsze wow. No i bardzo mnie to cieszy. Tak, właśnie. Kasiu, a powiedz, jeśli chodzi o cenę, jak to się kształtuje cenowo, gdyby ktoś, kto ogląda nas, żeby się nie wstydził na przykład do Ciebie przyjść, żeby on od razu jakby wiedział, jakie to mogą być przedziały cenowe, bo przypuszczam, że oczywiście uzależniasz bukiet od portfelu klienta, od portfela klienta, ale żebyśmy tak dla orientalcji mogli powiedzieć, jakie to są, bo mały bukiecik może kosztować tyle, a taki wielki może kosztować tyle. To Ci powiem taki może zakres, takie widełki. Tak. Od 30-40 zł do... Nawet. I tutaj cena może się rozciągnąć. Tak. Nawet do 400-500 zł zależy jaka wielkość. Tak. Jeżeli tutaj dojdzie jakiś drogi alkohol, no to wiadomo, ta cena wzrasta. Aczkolwiek ja alkoholu nie sprzedaję, tylko tutaj jest osobno naliczany. I ja jeszcze ustalając z klientem skład bukietu, też zawsze pytam, w jakiej granicy cenowej ma być, żeby się też tutaj, żeby mnie fantazja nie poniosła, bo ja często robiąc bukiet, no to ja bym jeszcze to dodała, czasami trzeba wyhamować, okej, tak ma być i tak zostawiam. Także śmiało można do mnie pisać, dzwonić, pytać i ustalać przede wszystkim cenę. A powiedz, dla kogo już wykonałaś bukiety? Czyli czy to jest tylko dla dorosłych bukieciki, czy to są też dla dzieci, czy dla kogo? Bukiety wykonuję dla wszystkich. Dla małych, dla dzieciaczków, dla bobasków, dla noworodków, bukiety z pampersów, z jakimiś akcesoriami dla dzieci, dla przedszkolaków, różnego rodzaju torciki do przedszkoli, dla starszych, dla kobiet, dla mężczyzn. A Dzień Babci i Dziadzia też będzie u Ciebie? Tak, zbliża się Dzień Babci i Dzień Dziadzia. Oferta jest już przygotowana jak najbardziej. Także można dzwonić! Zapraszam. Czy może wspomnę o walentynkach. No. Także tutaj zachęcam bardzo serdecznie mężczyzn, aby się nie bali, aby też... Kasia nie gryzie! Aby też zechcieli zaskoczyć tą swoją drugą połówkę kobietę. Tak. No bo kobiety to lubią, no co tu dużo ukrywać. Coś wyszukanego, coś kolorowego, coś nietuzinkowego, niespotykanego. Jeszcze jak dobrze smakuje, rozpływa się w usychanie w dłoni. To już jest naprawdę super. Kasiu, a powiedz teraz, bo mamy już produkt, mamy ofertę, powiedz teraz, jak się promujesz, gdzie się promujesz, gdzie można obejrzeć Twoje prace, czy Twoje produkty? Głównie to jestem na Facebooku i na Instagramie. I tam pokazuję... Smak prezentu. Tak, smak prezentu. Zapraszam. I tam jestem, tam pokazuję swoje prace, swoje bukiety, swoje oferty. Czy oprócz internetu promujesz się gdzieś jeszcze? Na przykład swoich pierwszych klientów to jak pozyskałaś? Moi pierwsi klienci to są bliskie osoby, czyli rodzina przede wszystkim. Rodzina, która bukiety zamawiała, ale których ja też obdarowywałam i dzięki temu już zaczynało to gdzieś tam dalej iść. Pocztą pantoflową się rozrastać. Tak, każdy już wiedział. Hela, skąd dostałaś taki piękny bukiet? No,
No zobacz, naklejeczkę. O, tutaj jest naklejeczka. Zawsze jest naklejeczka, no smak, prezentu, smak prezentu. Ze stroną też na Facebooku, Instagramie. I nawet jak ktoś dostaje ten prezent, to od razu patrzy, no to a, to zaraz sobie tam... Tak, wygoogluje. Wygoogluje, zobaczy, co to jest, co ona tam robi. Tak, no fajnie. Także poczta pantoflowa działa idealnie, na pewno. Mhm. Powiedz mi, fajnie się promujesz w internecie, więc powiedz, gdzie się uczysz marketingu? Marketingu uczę się od jednej z lepszych osób w Zamościu. Tak, nie ma co ukrywać, no ciebie się bardzo dużo nauczyłam. Jejku, dziękuję Kasiu ci bardzo. Tak, pomogłeś mi w sumie wdrożyć się w ten świat, bo do tej pory nie byłam... stroniłam o tych social mediów, nie wiedziałam, co z czym się je, dlatego pomogłaś mi w to wejść, no, zaistnieć. Pamiętam, jak ty właśnie z maluszkiem twoim, nie wiem, tak, które to było dziecko, trzecie tak, czy drugie, tak, to takie maleńkie dziecko i my konsultacje robiłyśmy tak, wtedy, dokładnie. Pamiętam. Nie mogłam dotrzeć, to ty przyjechałaś do mnie. No, tak, tak ja to pamiętam. Wtedy i to była pierwsza konsultacja tak. I... Klient zadowolony, klient wraca, także no wróciłam właśnie do ciebie ponownie. Tak, super, cieszę się bardzo, dziękuję ci za tą opinię. No bardzo dużo mi dały takie rozmowy, konsultacje, takie prowadzenie, pokazywanie co, gdzie, jak zaistnieć, gdzie pójść. No i jeszcze... A w internecie obserwujesz kogoś takiego, na przykład masz jakieś guru takie, jeśli chodzi o na przykład rolki takie bukietowe czy coś, czy możemy powiedzieć, kogo tam podglądasz? Tak, mam takie osoby, to są właśnie osoby, u których się szkoliłam. Aha. Na pewno są taką moją inspiracją, gdzie podglądam, jak coś robię. Cały czas się uczę, cały czas jestem w trakcie... Człowiek się uczy całe życie. W trakcie nauki. Wychodzi mi to czasem lepiej, gorzej, ale potrzebuję też takich wzorców. No dokładnie. A jeśli chodzi o motywację do pracy, no bo wiadomo, masz troje dzieci, masz apartamenty, masz męża, który też wymaga opieki, jak każdy mąż. I powiedz teraz, no każdemu przychodzi taka chwila zwątpienia, mam już tego dość, nie wyrabiam się z robotą. Czy masz jakieś takie motywatory, czy jakieś takie może właśnie książkę jakąś czytasz, która wiesz się... Co, książek nie ukrywam, nie czytam, choć bardzo bym chciała. Chciałabym po prostu mieć taki skrawek takiego czasu. Dla siebie. Takiego wolnego, że nic w tym momencie nie muszę robić. No ciężko mi jest z tym, naprawdę. Niestety doba jest za krótka. Ale często gdzieś tam no, ten telefon w ręku, no to różne strony, filmiki takie motywujące, to się przewijają. Powiedz Kasiu, na zakończenie mojego programu zawsze pytam o marzenia. Te zawodowe. Więc masz tak jakby dwie działalności, powiedz, o czym marzysz? O czym marzę? Jakie masz plany na przyszłość? Czy masz takie może plany związane tutaj z apartamentami? No to na pewno remont się szykuje, tutaj chcielibyśmy troszeczkę zmienić, Jezu, ulepszyć. Jest, dokładnie, co tu jeszcze remontować? Pójść z trendami do przodu, to na pewno tutaj planujemy jakąś małą taką zmianę, metamorfozę, bo nasza majówka będzie w maju miała już 8 lat, także jakaś korekta by się przydała. A co do smak prezentu, oj, tutaj wiesz co, jest duże pole do popisu, moja głowa po prostu pęka w pomysłach. Super. Też czasami mam wrażenie, że za dużo rzeczy chciałabym robić naraz, ale znam chcę to robić. Znam to. Ale chcę to robić, dlatego w najbliższej przyszłości co? No, chciałabym, tutaj już kiełkuję plan, pomysł na nowy produkt, tylko potrzebuję doszkolić się bardziej z tego i na pewno się to pojawi niebawem. No i jeszcze chyba takie marzenie, żeby mieć coś swojego, kawałek takiego pomieszczenia, gdzie się mogę, jak to mój mąż mówi, odizolować od rodziny, tak? Ze swoimi zabawkami rozłożyć. Tego bardzo, bardzo potrzebuję, więc myślę, że jakaś pracownia. Wow, no to kochana, to ja ci życzę. Tak, niech się marzenie twoje spełni i niech i realizuj swoje plany. Bo życie jest jedno i trzeba z niego korzystać. Tak. I tego, Kasiu, tobie bardzo życzę. I diękuję ci bardzo za udział w programie. Ja również dziękuję wam. Jeśli wytrwaliście do końca, to że wytrwaliście do końca. Wysłuchaliście tak, nas. Zaobserwujcie profile Kasi, smak prezentu i apartamenty roztocze. No i zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszamy. Programu Kto to kupi, rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa!